Młody kojot, który podczas swojej nocnej wyprawy dał się złapać w sidła, długo nie rozumie tego, co się stało. Zazwyczaj dopiero nad ranem uświadamia sobie swoje tragiczne położenie. Wtedy w akcie ostatecznej desperacji młody kojot woli odgryźć sobie uwięzioną łapę, niż dać się schwytać wąsatemu Meksykaninowi. Czuję głód emocjonalnego związku. Fajnie jest być z kimś, z kim można sensownie pogadać. Kogo można przytulić, ugotować tej osobie kolację. Człowieku, masz mnie, ja zawsze chętnie opierdolę coś na ciepło. A zabezpieczenie? Nie bierzesz pigułek? Egoista. Będę uważał. Za duże ryzyko. Ale już jestem w środku. To wyjdź. Ale ja nie chcę. Skąd ty tyle tego masz? Pracowałem w rozlewni jogurtów, jak mnie wywalili, to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Ty po prostu byłeś za dobry do tej roboty. To nie to. Waliłem gruchę do głównego zbiornika. Wiele lat temu przeczytałem dwie książki, które wpłynęły na moje życie i tak się skończyła moja przygoda z literaturą. Co się dzieje? Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego. Co? Przepraszam, a kim pan jest? Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. No, to zobaczy pan niezłą akcję. Pan ładny się zepsuł. Oh!